Kiedy mówimy o chemii, kiedy mówimy o jak chemia przerzuca się czy przekształca na nasze życie, to zawsze myślimy o nawozy, a mówimy o właśnie takiej chemii, takiej, która wspomaga rolnictwo. To przecież tylko niewielki kawałek tego, co chemia robi. Chemia jest wszędzie. Otacza nas w samochodzie, otacza nas w domu, otacza nas w pracy. To niezliczone ilości petrochemikaliów, plastików, które nas otaczają, w samochody, które wyposażone są w technologie tworzyw sztucznych, zderzaki, kubki, wszystko właściwie to, co dzisiaj jest związane z chemią, praktycznie dotykamy na co dzień. I czy można sobie dzisiaj wyobrazić życie bez postępów chemii, nowych produktów? Raczej nie. Zbliżająca się rewolucja elektromobilności, nie? To oczywiście może zaważyć na zmniejszeniu zużycia paliw, ale jednocześnie zwiększy potencjał w postaci właśnie różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Także ta chemia będzie tak bilansować, coś będzie ubywać, coś będzie przyrastać i ona ma zawsze szansę na rozwój.